płci. Chłopiec nie opanował łaciny, która była językiem uczonych tamtej epoki. W późnym średniowieczu naukowcy pisali po łacinie. Kodeks Atlanticus Leonardo przyznaje, że nigdy nie opanował języka w stopniu pozwalającym na swobodne się nim posługiwanie. Nie był w stanie czytać literatury naukowej. Przewrotnie sam siebie opisywał jako analfabetę. Miał na myśli brak formalnego wykształcenia. Na kartach pamiętnika broni się z zadziwiającym jadem. Wykształcony człowiek powie, że moja praca jest bez wartości. Jednak ich bełkot wart jest tyle, co powietrze, które psują smrodliwymi wiatrami. Głupcy. Leonardo ani myślał pogodzić się z tym, by braki w wykształceniu stanęły mu na przeszkodzie. Opracował rewolucyjną metodę naukową. Nie opierał się na Biblii i antycznych pismach. Szukał odpowiedzi w otaczającym go świecie. Ciekawiło go wszystko, co widział, czuł, smakował i słyszał. Jednocześnie był niezwykle konkretny. Zadawał pytania, co to jest, jak to działa.